Witam, zagrajmy dalej w Celtic Tales. No cóż, nie może być tak, żeby nasi bohaterowie tak po prostu stali i nic nie robili, więc mi się wydaje, że najwyższa pora uczestniczyć w jakiejś walce. Chociaż mi się wydaje, że pozwolę im się wytrenować do końca. Okej. Ty możesz pomóc budować z kolei to. Tak, a wy wszyscy, dobra, klikam end. I zapomniałem tutaj oddelegować, niestety. Czasami tak może się zdarzyć. Czy bohaterowie się w namiocie? Spójrzmy. Lefis, 12 poziom druid. Araun, 12 poziom wojownik. Może zrobić contest. Nie, nie można, bo nie mam krów. No i znowu ten bard. Dobra. End. Teraz sobie odkliknę. Aha, no przecież powiedziałem, że ja się tym Finem nie mogę ruszyć, dopóki lud nie wróci z wyprawy. No może trochę potrwać, przecież on poszedł na drugi koniec wyspy. Nawet nie sprawdziłem, ile miesięcy dokładnie, ale... Nieważne. W końcu się doczekamy, tak czy siak. Dobra. To jeszcze jedna rzecz. Aha, to już kliknąłem, tak? Dobra. Spoko. No to cóż, trzeba jeszcze czekać. End. Exciting trip it was! Witamy! O, przyszli teraz oni z Dyfed podrawać nam zboże. To dobrze. I must refuse! Co za pech. Tak, Kulan dalej ma 9 poziom. Hound of Kulan, tak? Pies Kulanu, czy tam ogar. Ogar bardziej. Jak się teraz sprawy prezentują? Znowu zły. O, proszę bardzo. Lud już dotarł na miejsce. Tylko jeszcze nie zawrócił, ponieważ tutaj się zwiększyła ten współczynnik i to dość solidnie się zwiększył, przecież on był wcześniej 26. Czyli zwiększyło się aż o 31, tak? No, a zabrał 4500 drewna. I teraz zrobiłem tak. Aj, tylko władca może to zrobić. No cóż, tego nie przewidziałem. Dobra. Możesz w takim razie kolejnie trenować sobie na przykład. A ty? No, zajmij się krową. Albo... No. Dobra, end. Jeszcze jedna rzecz jest, którą musimy sprawdzić. Mianowicie porównać prestiż nasz i prestiż tego plemienia Dyfed. Dyfed ma 253, a my mamy prawie 1000. Powinniśmy ich łyknąć. Zobaczmy, recommend. 6 miesięcy zajmie podróż aż tam. Dobra, możemy wysłać jakiegoś gościa, którego nie potrzebuje. Na przykład, dlaczego nie? Tego Konanao. Najwyżej się nie uda. Okej, a wy... Wy, którzy zostaniecie użyci w najbliższej walce, możecie pójść spać.
tym bardziej ty, Finie, ponieważ wszystko nie chciało się na stół. Na stoi, to jest tak samo Delvidre. Kaladin. No cóż, on ma dalej 66, ale i tak będzie potrzebny w walce. Julio. To już mamy ilu? 6. No jeszcze ten lud. Niech wróci. End. Kto się pojawił? Nikt. Szkoda. End. Żeby trochę przyspieszyć sprawy, to możemy... O, właśnie. O, ktoś się na mieście pojawił. O, znowu imprezę wyprawiają. Jest badaden. Świetnie. Jego właśnie chciałem, ponieważ on daje dużo doświadczenia. Film powinien skoczyć na poziomie 11. Jak widać, film nawet z tym hełmem nie ma z badadenem żadnych szans. Nie chciałem tego klikać, ale przynajmniej, ale co szczęście nic się nie stało. No to cóż, w tej rundzie, jak widać, także nie pójdziemy na wojnę, ponieważ trzeba zrobić trening naszym bohaterom. A w szczególności temu panu. O. Dobra. Zobaczmy podsumowanie teraz. Prawie. No cóż, żaden z nich nie wskoczył na poziom wyżej, ale nic się nie stało. Zawsze jest to jakiś kop do postępu. Topał. No to end. A nie, miałem zrobić tam delegację. Zapomniałem zupełnie o tym. No to dziubcie, to się może jeszcze przydać. Albo właściwie to się przyda w tej chwili nawet. Ponieważ zrobiłem tak, tribute tutaj. Do Feliasów. I tym razem pójdzie ktoś inny. O, Kukulain pójdzie. 1500 zabierze. Dobrze. A to znaczy, że trzeba narąbać nowego drewna. Tylko, że za bardzo nie ma już kto, bo wszyscy poszli w Kimę. No, z tobą kim idzie? Rodruban, witajcie. Przed chwilą was zaatakowaliśmy, a teraz przynosicie nam podarki. Dlaczegoż to? Ale... nie odmówię. Dobra, nie będziemy już robić tego kontestu tym razem. Ponieważ chciałbym już naprawdę zaatakować kogoś. Teraz, ponieważ oni przynieśli mi podarek, tak więc się właśnie odkryli. Tutaj jest ich 3. A tutaj jest 1. I to w dodatku nie jest Rodruban. Dobra, zrobimy tak. Wojna. Pójdziesz ty i jeszcze je ktoś. I ty. Za dużo wziąłem, 5000 wystarczy. Ty już nie buduj tego dalej, bo to już jest zbudowane. Możesz to rozwijać. Natomiast to sobie kop. I koniec. Teraz wy z kolei, co macie do roboty? W sumie nic. Może drewno narąbać nowego. Thank you.
Nie uciekną? Nie uciekają. I bardzo dobrze. Będziemy ich jechać po kolei, tym bardziej, że mają tylko dwóch druidów i jednego wojownika. Wojownik niestety nie przyłączy się do nas. To właśnie on. Lug. Chyba, że to jest jednak jego ostatnia prowincja, w co jednak szczerze wątpię. Gdyż te plemiona raczej tutaj na północy powinny być, że tak powiem, jeszcze w stanie niewskazującym na rychły rozpad. O, jak uberwał. No i się uleczył, kurde, ale ja dalej nie wiem, jaka jest kombinacja runów dla leczenia u druida. No po prostu nie wiem. O nie. Spotkawszy wroga. Może tył spróbuję zejść? Udało się. Ojojojojoj. A i biedny lud chyba zostanie położony na ziemię. Bruń się. Bum. Padł, ponieważ stał w płomieniach. Nie mam dla ciebie żadnych nowych rozkazów. Niestety obawiam się. Natomiast tu jest ten drugi bard i też trzeba go namierzyć. Fergus. Ty się możesz wycofać. Tak naprawdę wziąłem cię tylko po to na tą walkę, żebyś sobie doświadczenia zdobył. Ponieważ jak wiadomo, w bitwie... Może nie jak wiadomo, ale jak możesz się namyślić, w bitwie bohaterowie zdobywają doświadczenia więcej. O nie, rzucił ten sen. Trzeba go zaatakować. No, nie wyszło. Ale tym razem wyjdzie. Magiczny sen. Czarodziejski. No to chwytaj ognistą kulę. Dobra, wyspałeś się, możesz iść pomagać. Tak, mam na ciebie rozkazy. Brawo. No i znowu nie wtrafiłem w pole, no. Ale tym razem to była moja wina. Po prostu źle najechałem kursorem. Ewidentnie. Śpi. Odtwarzaj manę. No i czemu tej rydra się nie wybrała? O, teraz. Kończąc ten cios? Nie, już prawie. Teraz. O! Zakończmy. O! To jest chyba jednak jego ostatnia prowincja. Lug, mistrz wszystkich sztuk. W mitologii celtyckiej był to Bóg Słońca. Rekrutuj. Setfen. Steven, tak? Steven Seagal. Rekrut. I Fergus. Rekrut. Jaka wesoła muzyczka jest w tej prowincji. End. Czyli zyskałem ich wszystkich. Bardzo dobrze. Tak się właśnie zaczyna... Sojusz. Z tym, że ja nie wysłałem do nich tego sojuszu. O, musieli pokonać tamtych Tyfedów i zdobyć ich prowincję. I to, że mi się udało z nimi zawrzeć, to chyba jest czysty przypadek tylko. Chociaż niekoniecznie. No. Leading Tribe Fiana, czyli są jakby pod moją komendą. Teraz proszę bardzo, co się tutaj stało? Po pierwsze, wiem o wszystkich prowincjach, o których oni wiedzą. Po drugie, mogę zrobić coś takiego. Delegate.
Nie? O. Kogo mam wysłać? Na przykład tego. I mogę im wydać rozkaz, co mają zrobić. Fajnie, prawda? Z tym, że ponieważ to trwa aż 8 miesięcy, tak więc... Może jednak lepiej nie. Teraz tych Dayfedów spróbujemy przekonać. Za bardzo nie mam kogo wysłać. Niestety. Dobra, a zatem to, co teraz może zrobić, to wyłączyć delegację tutaj. Zaraz. Mój film potrzebuje czempionów. To z 12 sobie ich weźmy. Tutaj będzie delegacja, tak. Teraz tutaj przyjdzie Kukulain. I paru wybrańców, tak? Do 16. I z 16 w 16 będziemy robić drugi front. I tak samo w 11, dobrze? Dobra, tak więc taki jest właśnie plan na teraz. A tymczasem do następnego.